zdrowia. Uczelnie, czyli budżetówka, która doprowadziła praktycznie do ruiny finansowej dzisiejszej młodzieży, jest zawsze socjalistyczna. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, na kampusach, na uniwersytetach, na koledżach w zasadzie to konserwatyści czy republikanie, no to nie są serdecznie witani. Dlaczego nie są serdecznie witani? No dlatego, że wszyscy ci profesorowie, urzędnicy, wszyscy administracja i tak dalej, ludzie, którzy żyją z kasy, można powiedzieć, wszystkich innych ludzi, żyje im się dobrze. No żyją po prostu jak pączki w maśle, no i produkują to, co produkują, ten socjalizm, produkują tych Bernie Sandersów, tych Elizabeth Warren, która jest, stara się być prezydentką w wyborach 2020. Ona jest profesorką na Uniwersytecie Stanowym, ma 350 tysięcy dolarów rocznie pensji. Ona wykłada tam chyba 3 czy 4 godziny w tygodniu. No i co ona robi? Ona krzyczy, że studia są dosyć drogie i dużo za drogie, no ale to, że ona ma 350 tysięcy, albo że kosztują te studia tak strasznie drogo, tylko dlatego, że jej pensja jest tak duża, no to ona już tego nie zauważa. Dwie autorki, Amy Binder i Kate Wood, one w 2009 roku zrobiły takie badania, bo pisały książkę na temat, jak zostać prawicowcem, jak zostać na prawicy, czyli jak kampusy, jak uniwersytety w zasadzie kształcą konserwatystów. No i one miały dużo, robiły dużo wywiadów ze studentami z Harvardu, no i z Boulder, Colorado, Uniwersytet w Colorado w Boulder. Harvard, no to jest na wschodnim wybrzeżu, tutaj pomiędzy, nad Nowym Jorkiem, w Bostonie, w Massachusetts, w Cambridge, a Boulder, Colorado, no to jest w górach skalistych, bliżej Pacyfiku. No i oni w zasadzie doszli do wniosku, że w Boulder, w Colorado było sporo konserwatystów, a jednak na Harvardzie to same lewactwo i sama lewica. No i że w Boulder, Colorado to jednak ci konserwatyści, można powiedzieć tradycjonaliści, no to wiedzieli jak rozmawiać, jak reagować na tych profesorów i nauczycieli, którzy w zasadzie przynoszą do klasy, przynoszą do tych wykładów, pomimo że czasami nie jest to związane z ich dziedziną, ze specjalnością tego, co wykładają, no to przynoszą te swoje lewackie, socjalistyczne przekonania. No i w zasadzie studenci w Colorado, jeżeli są z innych jakichś punktów widzenia, no to nie boją się walczyć, powiedzmy, nie boją się walczyć i pokazywać swojego punktu widzenia. No to jest to, co jest problem na dzień dzisiejszy. Amerykańskie koledże, uniwersytety po prostu przestały być takim ringiem wolnych myśli. Jest po prostu tylko milicyjne bicie przeciwnika i zmuszanie siłą do tego, żeby zrozumiał, że socjalizm jest wolny, że socjalizm jest dobry. Bruce Benson, on prezydentem został właśnie w tym czasie i po 11 latach właśnie no przeszedł na emeryturę, no ale on w tych górach skalistych został prezydentem po 2007, kiedy był taki krach finansowy, był krach ogólny w Ameryce, no i stan Colorado przestał w zasadzie fundować pieniądze czy dawać fundusze na ten uniwersytet, ale to było 35% tego wszystkiego, także to wszystko się wycofało. No i on był w zasadzie biznesmenem, był przedsiębiorcą, on był jednym z polityków, był przewodniczącym partii te GOP, czyli Good Old Party, czyli ta partia republikańska. No i nie tylko on wziął się
poważnie jak biznesmen za ten uniwersytet, ale ten fundraising, no to jest coś takiego, gdzie w zasadzie ludzie zbierają pieniądze, bo w Ameryce jest dosyć popularne, że wszyscy ci absolwenci, którzy kończą szkoły, no to bardzo często wysyłają sporą część swoich pieniędzy, które mogą tam odpisać sobie od podatku jako darowizny, no ale to jest taki zwyczaj, że po prostu wszyscy absolwenci starają się podtrzymywać te swoje uniwersytety czy swoje college. No to jest miła taka tradycja, miłe takie zobowiązania, takie lojalność. Coś to daje jakieś takie powiązanie. No ale on to postawił na różnorodność. Postawił na różnorodność, no to, bo to już w tym czasie, już i w tym czasie nawet w Colorado, to jednak te lewactwo powoli takie robiło te same macki. No wszyscy w Ameryce wiedzą o tym, że prywatnie opowiadają, że żeby konserwatysta dostał się na uczelnię, żeby szczególnie na jakieś wykłady, no to jest bardzo ciężko. Wszelakie klasy, wykłady historyczne, szczególnie ta zachodnia cywilizacja jest eliminowana. W Ameryce jest przedstawiane po prostu, Ameryka jest przedstawiana jako banda, no i biali i chrześcijanie, no to są przedstawiani jako ludzie, którzy zniszczyli świat, no i to mówią biali, bardzo często rodzice byli chrześcijanami, no i Żydzi no też troszeczkę do tego dolewają ognia, no ale jest całe to lewactwo nienawidzi Ameryki, no i właśnie ten Bruce Benson, on powiedział, że w zasadzie to trzeba stworzyć jakąś taką kulturę, jakąś taką atmosferę, żeby nie było tej wrogości do profesorów konserwatystów. No i zrobił coś takiego, jak zrobił, że funkcję taką, czy profesurę zrobił, że wizytujący profesor właśnie w polityce konserwatywnej. I co to dało? No to dało to, że ludzie zaczęli przyjeżdżać z najróżniejszych, tam wykładali powiedzmy z najbardziej znanych Hillsdale College, Houston State College, czy Pepperdine University, Michigan State, no najróżniejsze ludzie przyjeżdżali. No i to się zaczęło jako taki pilotażowy program i teraz jest już siódmy rok i coraz więcej ludzi po prostu tam przyjeżdża. No próbuje, cały ten system to próbuje odkręcić troszeczkę te lewactwo. Konserwatyści jak zwykle się martwili. No, problem z konserwatystami, prawicą, to jest taki, że ludzie muszą się zgadzać z innymi w 95% albo nawet 99%, żeby iść w jednym kierunku. Socjalistom starczy tylko 55%. 55% mają podobne zdanie i powiedzmy idą na tym samym marszu. Tak jak powiedzmy Konfederacja Konserwatystów w Polsce po prostu się rozpadła, no bo ludzie nie patrzą, że się zgadzają w 60%, tylko że się nie zgadzają w 40%. I to jest właśnie to, co niszczy prawicę. No i właśnie jednym z takich argumentów prawicy to było to, że ściąganie takich ludzi prawicowych jako profesorów do tego po prostu gniazda os lewicowych, no to jest w zasadzie, można powiedzieć, coś takiego jak punkty za pochodzenie. No ale z drugiej strony, że się ściąga sztucznie coś. No ale to ten właśnie Bruce Benson, on tłumaczył, że to może nie jest tak, że to może po prostu jest to, że to jest antitrust, że to jest po prostu, jeżeli ktoś ma monopol na coś, no
to po prostu trzeba to rozłożyć i rozdzielić, no bo oni faktycznie mają monopol. Stworzyli strasznie drogi system, który produkuje socjalistów za ciężkie pieniądze. I ci ludzie wychowani w tych uniwersytetach za ciężkie pieniądze po prostu żądają socjalizmu, no bo jeżeli 90, 80, 90% tych uniwersytetów i koledzi jest po prostu socjalistyczna, no to produkuje to, co produkuje. Większość konserwatystów nie działa jako ideolodzy, no po prostu mają też swoje spojrzenie na świat, normalne spojrzenie na świat, czyli tam Bóg, honor, ojczyzna, czyli to je, można powiedzieć, rodzina, uczciwość i naród. No i to jest to, co konserwatyści reprezentują, tak? Tradycyjne jakieś wartości i nikt nie jest tych, większość ludzi po prawicy to nie jest żadnym ideologami typu właśnie, a socjaliści mają to w sobie, że oni mają ten motorek w dupie, szczególnie kiedy są homoseksualni, no to oni mają ten motorek w dupie i po prostu pchają te wszystkie zboczenia, wszystkie te wykolejenia i wszystkie te nowinki polityczne. No tak jak teraz ta właśnie ta lesbijka 34-letnia, która gra na tych mistrzostwach świata i ona zamiast grać jak gladiator, żeby zamiast robić to, co robi, czyli być z sportówką, z kobietą sportu, czyli tą, która strzela bramki, no to ona się bierze za politykę. No i teraz właśnie krytykowali Trumpa za wypowiedzi Trumpa na jej temat. Studenci właśnie w Ameryce, ta spokojna, no nie tylko studenci, ale na całym świecie jest ta szara masa po prostu, która milczy, no i na wielu tych uniwersytetach po prostu ludzie się wstydzą, no denerwują się tym, że po prostu konserwatyści i tradycjonaliści muszą milczeć, żeby nie być ośmieszonymi przez tych innych socjalistów. Przez liberalnych socjalistów i przez wszystkich tych lewaków. No ale z drugiej strony to dużo studia jako takie, no to są po to, żeby po prostu była burza myśli, tak? Żeby była wymiana jednak tych zdań, żeby była wymiana poglądów, żeby było to zrozumienie. Nie może to być takie komora, w której tylko ktoś krzyknie coś i tam echo z powrotem wraca do niego. No to nie jest to, po co te koledzie wszystkie porobiły. To wszystko było po to, żeby po prostu cały naród, żeby wszyscy ludzie byli w stanie jakoś się porozumieć i przekonywać. No bo jedyna partia, no to wiadomo jak to się kończy, jedynie słuszna partia, no to zawsze się degeneruje, a później kiedy są frakcje w tej partii, no to jedyne co zostaje to zastrzeliwanie. Tak było w Polsce, tak było w Rosji, tak było w Jugosławii, tak jest w Chinach. W Chinach, no to tam jest te wszystkie jakieś odłamy, tam nie ma opozycji. W jednopartyjnym systemie nie ma opozycji, tam po prostu się zabija przeciwnika, no bo wiadomo, kto wygra, tak? W Chinach w zasadzie ten Xi to jest wybrany na całe życie, tak jak Hitler czy Stalin, czy Maduro, można powiedzieć, w socjalistycznej Wenezueli, którą też w sumie ludzie wybrali socjalizm, tak jak wybrali socjalizm narodowy w Niemczech. Także ta idea, czy ta myśl takich wciągania tych konserwatystów z powrotem do uczelni, no bo konserwatyści, no to jednak starają, to są z reguły biznesmeni, to nie są ludzie, którzy chcą robić pieniądze, ludzie, którzy chcą robić fabryki, a socjaliści, no to są ci, którzy chcą socjalu, tak? To są ludzie ci, którzy mówią, że społeczeństwo jest najważniejsze, no i niestety, jak wszyscy są na socjalu, no to nikt nie jest w fabryce i nikt nie robi pieniędzy i nie ma tych pieniędzy.
Princeton zaczął robić takie programy, uniwersytety w Teksasie, no i nawet w Berkeley w Kalifornii. Berkeley w Kalifornii, kiedy tam w latach 60., kiedy te dzieci kwiaty rosły, no to oni właśnie krzyczeli, że cały ten, że to jest tylko monopol na konserwatyzm i że to musi być wolność wypowiedzi i wolność słowa, a na dzień dzisiejszy cały ten Berkeley, cała Kalifornia w zasadzie, to jest jedna wielka socjalistyczna Kalifornia i ona zrobiła się jednopartyjna. Tam kijami po prostu przychodzi banda tłuszcza jakichś protestujących studentów, no i jeżeli jakiś konserwatywny tradycyjny mówca chce robić, no to po prostu ich zagłuszają. A administracja popiera tą tłuszczę. Nie pilnuje porządku, nie pilnuje tego, żeby powiedzmy doprowadzić do porządku i usunąć tych wszystkich prowokatorów i krzyczących. Także, że ten Bruce Benson w zasadzie, no, zrobił piękną robotę. Przeszedł na emeryturę, no ale zrobił piękną robotę. Potroił te zbieranie pieniędzy. Wyeliminował dużo tych różnych dziwacznych wydatków administracyjnych. No i uzyskał w zasadzie miliard dolarów na programy badawczo-rozwojowe. No i przy okazji właśnie popiera, no, to, co jest cała Ameryka, można powiedzieć, bo w zasadzie uniwersytety i wybrzeża, dwa wybrzeża, tylko wschodnie wybrzeże i zachodnie jest socjalistyczne, a cały ten środek, no to jest po prostu konserwatywny. Bóg, honor i ojczyzna, rodzina, uczciwość i naród. Zdrowia. Subskrybujecie? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujecie? I serdecznie zapraszam, tu jest guziczek, można nacisnąć, dzwoneczek, dzin-dzin, na codzienne filmiki. I piszcie, wysyłajcie opinie, zadawajcie pytania, rozsyłajcie gdzie się da, na Facebooku, na Wykopach. I zapraszam na codzienne filmiki. Do następnego.